Jak będzie się nazywać nowy tramwaj od Hyundai'a dla Warszawy? Będzie konkurs. Dni transportu publicznego już w tym tygodniu. Oraz brakuje kilkuset milionów złotych na metro do Karolin. Czy już dzisiaj można się przejechać nowym tramwajem i Hyundai'em po warszawskich torach? O tym i nie tylko w Mniejsza z tym. 18 września. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć z nóż i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym, czyli moim subiektywnym przeglądzie informacji z Warszawy i nie tylko. Zaczynamy jak zawsze od awarii wind na stacjach metra. Tym razem nie mamy żadnej modernizacji, bo o tej modernizacji za chwilę pogadamy, ale najpierw awarie. Mamy trzy awarie, więc całkiem nieźle metr tutaj działa. Zaspokaja nasze potrzeby na parę stacji, które nie ma przynajmniej jednej windy. Są to stacje na Stadion Narodowy, Stada Bielany i Centrum. Tam jedna winda nie działa. Ale przejdźmy sobie do tej modernizacji. Skończyła się modernizacja windy na stacji Racławicka. Skończyła się sukcesem. Nie ma tam już podnośnika i jest normalna, pełnowymiarowa winda. No i można się nią przyjechać. Zapraszamy serdecznie. Ja z moją recenzją, może nawet z kutem, postaram się przyjechać w najbliższym tygodniu, abyście mogli zobaczyć już w co tydzień, w kolejnym Mniejsza z tym, jak ona wygląda, co tu się pozmieniało. Wymiana podnośnika na windę kosztowała 700 tysięcy polskiego golda, czyli całkiem dużo. I jest to, ma teraz udźwig 630 kg na 8 osób, czyli całkiem nieźle. No i co dużo mogę nie mówić, jestem bardzo ciekawy, a awarie wind na stacjach metra zawsze są dosyć ciekawą rzeczą. No i zostajemy w temacie metra. Tym razem przechodzimy do dnia otwartego, o którym mówiłem Wam w poprzednim dniu. Jutro będzie można przejść na stację metro Kondratowicza z podpisaną zgodą, w długich spodniach i z twardym podeszwem, twardymi butami. Na stację metra C20 Kondratowicza, obok ratusza Targówek. Zapraszam serdecznie, ja tam również będę. Ale więcej o tym mówiłem wczoraj, więc już nie będę się tutaj rozgadywać. Dalej kolejna informacja, ale już bezpośrednio od ZTM-u. Poznaliśmy osobowości przyjazne pasażerom. No i jest tutaj ich parę. Wymienię pierwszą osobę, która wygrała w tym konkursie. Jest to Marcin Cieślak z metra warszawskiego, dyżurny stacji od 2018 roku. Niestety nie wiemy, na jakiej stacji jest dyżurnym. To nie zmienia faktu, że zrobił naprawdę niezłą rzecz. 20 października 2020 roku otrzymał informację od dyspozytora ruchu o zasłabnięciu pasażera na peronie. Pasażer nie dawał oznak życia. Doszło do zatrzymania akcji serca. Nasz tutaj dyżurny stacji podjął natychmiastową reanimację. Wykonał masaż serca i defibrylację za pomocą dostępnego na stacji urządzenia ARD. Przybyli wkrótce ratownicy medyczni, powiedzieli, że tylko natychmiastowa, kompetentna i odważna interwencja uratowała życie pasażerowi. Także jak widzicie, w Warszawie naprawdę mamy godne pochwalenia i szacunku osoby, które zasługują na medal i właśnie go tutaj dostały. Jest tutaj parę jeszcze kolejnych osób, to jest drugie i trzecie miejsce. Drugie to jest motorniczy, a trzecie miejsce to jest kierowca. Dalej mamy tutaj kierownika pociągu od SKM-ki i jeszcze jedną osobę z motorniczych. Także naprawdę bardzo dobra postawa i miejmy nadzieję, że w kolejnych latach będzie coraz lepiej. Słuchajcie, że coraz, nie chcę powiedzieć, że będzie coraz więcej wypadków, ale żeby było coraz więcej dobrych wypadków ze strony motorniczych, że będą chcieli jeszcze bardziej pomagać. Ale i to i tak zawsze wiadomo, że jak cokolwiek się dzieje w tramwaju, na stacji metra to już w ogóle jest super bezpieczeństwo. Jakby, jak wiemy, że nam coś się dzieje i jest najlepiej, to najlepiej wejdźmy gdzieś w zasięg kamer w stacji metra. Oni to zapomogą, bo oni mają tam pełen sprzęt i szybko przyjedzie pomoc. Także to jest akurat rzecz, którą warto pamiętać. Zresztą tak samo na przystaniach tramwajowych. Ogólnie w Warszawie, jeśli będziemy gdzieś widoczni w zasięgu komunikacji miejskiej, powinniśmy liczyć na dobrą i fachową pomoc. Ale przejdźmy sobie dalej do ZTM-u z takich tematów bardzo poważnych, to trochę mniej. A mianowicie konkurs na nazwę Hyundai'a.
Tak, nasz nowy tramwaj jest dokładnie dzisiaj, możecie go zobaczyć. Jeżeli ten film się pojawia wcześniej, to możecie zobaczyć go w paradzie tramwajów. Parada Hyundai'a to nazywam. Hyundai będzie ostatni jechać, na początku będą tramwaje historyczne. Będzie można go sobie zwiedzić, przejechać się nim i tak dalej. Zapraszam serdecznie, ja tam również będę. O 12 start parady, więc jeśli to oglądacie, pewnie najwcześniej o 10 to publikuję, no to macie mało czasu, żeby tam wpaść. Tak czy siak, będzie można go nazwać. Jest specjalna strona, do niej macie link w opisie, gdzie możecie głosować na swoją własną nazwę. Parę z tych nazw, a konkretnie 5, zostanie wybranych. I tak samo jak przy metrze, zobaczymy, co wygra. Napiszcie w komentarzu, jaka według Was nazwa powinna być, a ja swoją w kolejnym mniejszym z tym postaram się powiedzieć, bo też będę chciał się zastanowić. Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje nazw do 30 września. I ja coś też, tak jak powiedziałem, będę chciał wyciągnąć. Dalej, dni transportu. WKD również gra z warszawskim, chciałem powiedzieć, po prostu z dniami transportu. No i tutaj, z tego co widzę, jest parę ciekawych informacji i Wam się teraz to powinno wyświetlić na ekranie. Jeśli jesteście gdzieś w okolicach Podkowy Leśnej, no to mogliście już zobaczyć parę rzeczy od tego, ale WKD zawsze tam coś tam powolutku nie daje darmowego transportu, ale postara się całkiem nieźle do tego podejść. I co tu jeszcze widzę? W ramach Europejskiego Dnia Bez Samochodu, tego dnia podróży, że pociągami WKD będą odbywały się bez konieczności zakupu i posiadania dokumentu stwierdzającego prawo do podróżowania. Czyli jednak w środę, 22 września, czyli w Dzień Transportu, faktycznie będzie cała linia WKD bezpłatna. To bardzo dobra nowina. Może znowu pojadę tam na koniec? A, kto wie. Ale tak samo jest z Kolmazem, z tym, że tylko w strefie warszawskiej. W strefie drugiej biletowej, w pierwszej i drugiej biletowej można jeździć za darmo w dniu 22 września z okazji Dnia Bez Samochodu. Oczywiście to nie wlicza się na linie typu Ełki, PKP i tak dalej, one mają własne ustawy, więc to tak nie działa. Informacja od WTP. Następne powakacyjne zmiany. Mówiłem Wam, że WTP, a konkretnie ZTM, czeka na to, iż studenci zaczną wracać na studia, czyli ja. Więc skoro my wracamy na studia, to i warszawski transport publiczny może wracać do normalnych rozkładów. Trochę się to zmieni, leciutko. Część będzie od 27 września, a część od 2 października. Będą częściej jeździć autobusy, niektóre linie autobusowe w ogóle wrócą. Także już niedługo powinniśmy się spodziewać tego, iż trochę się to lekko tam pozmienia. Ja się nie mogę doczekać w sumie tego, co zmieniam. Bo o ile oni to zmieniają chwilę przed rozpoczęciem dla mnie roku szkolnego, roku akademickiego, no to tak, jestem ciekawy, czy będę mieć trochę lepszy dojazd na swoje studia. Byłoby miło, bo i tak pewnie będę jechać dosyć długo. Ale ZD trochę nam tutaj zmieni temat na znowu bardziej poważny. Tutaj jest film, macie do niego link w opisie, bo nie będę go teraz wam całego pouczać. Bardzo ładnie go zrobili ZD-mu, więc tu faktycznie muszę ich pochwalić. ZD zawsze ma tam czasami faktycznie przebłyski z tymi filmami, że są takie. No jak ze PPN-em, co nie? Pojazd wtedy kontroluje, no to jest. Oto samochód, który służy do e-kontroli. W pełni elektryczny owoc współpracy ZD. Coś wspaniałego. Ale dobra. 13 września, czyli to już parę dni temu, z tego co widzę, no ale tak czy siak. 44 dzień powstania warszawskiego. Wojsko niemieckie wysadziło mosty na Wiśle. Natomiast co jest ważne, to jest to, iż w Warszawie mamy Muzeum Mostów. Jako jedno. Są dwa Poncja, myślę, że pamiętam jak to się mówi, na świecie. Jedno jest gdzieś pod Warszawą, a drugie jest w Warszawie obok metra Centrum Nauki Kopernik. Poncjeum, czyli Muzeum Mostów. Wysadzonych w Warszawie, istnieje od zeszłego roku, powstało i bardzo ładnie się prezentuje. W sensie od zeszłego roku, czy od tego, w sumie to nie pamiętam. To. A więc Ponticeum, tak dokładnie się to wymawia, i powstało na noc muzeów tegoroczną. Także jest to dosyć nowy obiekt, znaczy na noc muzeum ostatnią. I są dwa w Warszawie, drugi też jest w Warszawie, żebym tutaj od razu sprecyzował, jak to wygląda. Bardzo ciekawe, zachęcam serdecznie do obejrzenia dwóch mostów, które tam możecie zobaczyć części. Te elementy, które są, to faktycznie są elementy mostów, które były kiedyś w Warszawie.
mają naprawdę długą historię swoją, te części, bo przeleżały kilka, nie no, kilkaset, nie, ale kilkadziesiąt co najmniej lat na dnie Wisły. Może i nawet ze 100 lat. Kto wie, ale więcej informacji możecie znaleźć dokładnie w Ponticeum, w jednym z dwóch w Warszawie. Dobrze, przejdźmy sobie dalej, czyli po tunel, który cały czas nie został otwarty i nie wiemy kiedy. Mówi się, że może go otworzą do końca roku. Miejmy nadzieję, bo chciałbym się w końcu z nim przejechać, ale może nawet wejdziemy do niego jeszcze z sukutem. Będę się starać różne rzeczy tam zrobić. Z tego co słyszałem, tam element asfaltu musi być wymieniony na nowy. Cóż, ale ważne rzeczy faktycznie dla warszawiaka, bo warszawiak raczej nie będzie jeździć często dołem, a raczej zazwyczaj górą, a na górze mamy ścieżki rowerowe, które wyglądają jakby ktoś je posiekał. Dokładnie, na szczęście ZDM o tym wie i tak faktycznie miało to powstać i będzie coś z tym robić, a konkretnie będzie to zwalczać i robić na pewnych odcinkach ścieżki rowerowe. Już tutaj na jednym odcinku będzie to robione w najbliższym roku, do końca roku powstanie jedno z połączeń, a pozostałe połączenia na tych odcinkach, gdzie te ścieżki rowerowe gdzieś się tak nagle budowają, powstaną dopiero po otwarciu naszego całego tunelu. Także czekamy jeszcze na to, ale ZDM ma to na uwadze i będzie chciał to naprawić. Także to miło zaskoczyłem się, bo myślałem, że to takie znowu niedogadanie pomiędzy Gatką a pomiędzy GDDK i ZDM-em. Na szczęście nie jest też tak źle. Moście Krakowski. Tu już trochę gorzej. Detalacja wymieniona dłuższa renowacja ciągu pieszo-rowerowego. Ja tam często jeździłem akurat i trochę mi się to nie podoba właśnie, że tak to wygląda, że tak długo to jest robione. No ale no cóż, czekamy. Jeszcze im się to chwilę zejdzie, najprawdopodobniej do końca października, czy tam połowy, jakoś z ZDM z tym będzie jeszcze walczyć, naprawiać i demontować, ale miejmy nadzieję, że nie pójdzie to im. Pójdzie im to szybko, tak to powiedzmy. Przy okazji, jakby wyłączył się za chwilę aparat, nie było mi widać, dlatego że się to aparat przybliżało trochę. Informacje od Info Ulice. Zmiany w rejonie placu 5 rogów. Od 20 września, czyli za parę dni, rozpoczyna się remont, a konkretnie wjazdu na ulicę Wyjazdu z ulicy Widok na plac 5 rogów. Będzie, nie będzie go, po prostu będzie to ulica ślepa przez jakiś okres. Będzie dwukierunkowa, będzie tam wyjazd, ale tam nie będzie po prostu wyjazdu na plac 5 rogów, tamty rejon, bo będzie robiony po prostu nowy wyjazd, przejazd i tak dalej. Różne bariery, rowery są robione podczas remontu. Jakiś wyjazd będzie z tej ulicy, głównie tylko i wyłącznie dla mieszkańców i to taki raczej bardziej do podjazdu do posesji. Nie będzie też można parkować na ulicy Widok w wyznaczonych rejonach. Także taka są zmiany. No i dalej tak. 70% warszawiaków przyznaje, że w ich mieście jest zbyt wiele aut. Co wy o tym sądzicie? Takiego sondażu jeszcze nie robiłem, może zabym. Jestem ciekawy waszej opinii, ale tak. Korki i trudności z parkowaniem to główny problem wskazanych przez niemal 60% warszawiaków. 7 na 10 mieszkańców w stolicy twierdzi, że w ich mieście jest zbyt wiele aut prywatnych, a 25% z nich zwraca uwagę na zły wpływ zanieczyszczenia z pojazdów na środowisko. No cóż, ja się z tym trochę podpisuję. Jest za dużo pojazdów, ale byłoby dobrze, gdybyśmy mieli w pełni gotowe, dobre, zrobione obwodnice, żeby duża część pojazdów prywatnych nie musiała wjeżdżać do centrum, tylko mogła objechać centrum. Jeżeli jedzie na przykład na Pragę z Woli, to żeby nie musiała jechać przez centrum, tylko mogła jakąś szybką obwodnicą dookoła przejechać. To byłoby lepsze, ale nie mówię o takiej obwodnicy dookoła całego miasta, tylko o obwodnicach w centrum. Mamy taką jedną, która jest niedokończona, o której często z tym mówię, tej na Pradze. I miejmy nadzieję, że niedługo powstanie, bo to też duża zmiana i poprawa komunikacyjna by tam powstała dla autobusów. A dobrze wiemy, jak takie trasy nowe lubią autobusy. Most południowy, ZTM. Dobra, jeszcze informacje od transportu publicznego. I to jest niedobra nowina, o której się dowiedziałem, to takie miałem... Czemu znowu? Czemu to się dzieje? Brakuje kilkuset milionów polskiego golda na dokończenie metra na Karolin. Co dalej z budową? Nie wiemy. Na razie miasto jeszcze nie wystosowało oficjalnej informacji, co z tym fantem zrobi. Nie powiem wam dokładnie, ile to było milionów, bo tutaj z tego co pamiętam nie jest to wprost napisane. Co jest ważne, to jest to, iż faktycznie wszystko drożeje. Inflacja jest coraz większa, a umowa na ten odcinek metra
została podpisana w 2018 roku. Gdyby ona była już budowana, to niedługo by się skończyła. Niestety cały czas to się nie stało, a wszystko tak wydarzeje, iż Google Markowi może się nie opłacać budowa tego metra. Po prostu może być tak drogo, że oni wyjdą na minusie. I jeśli jakieś aneksy nowe nie zostaną podpisane z miastem, to może tak się skończyć, że Google Mark zrobił wszystko, w sensie czekał cały czas na budowę, ale się nie udało i będzie trzeba znowu szukać wykonawcy, a ten odcinek jest kluczowy dla dokończenia całej M2, bo tam na końcu jest STP Karolin. Tutaj będzie bardzo ważnym elementem do funkcjonowania całej tej drugiej linii metra. Czekamy niezmiernie na ten temat i zobaczymy, więcej o tym jeszcze powiem w sondażu na sam koniec. No i tak, tak jak mówiłem, będą dni transportu, dzisiaj jest pierwszy z tramwajem na Hyundaiem. Kolejny, no i też oczywiście stare autobusy można zobaczyć na placu Defilad jak zawsze. Zwiedzenie budowy metra, jutro możecie to zobaczyć. I jeszcze przez najbliższy tydzień będzie parę specjalnych rzeczy. Zwieńczeniem tego jest środa, kiedy jest dzień bez samochodu i można jeździć za darmo całą komunikacją w Warszawie. Oczywiście nie wliczając kolei PKP i tak dalej, ale nawet WKD się do tego przyłączyło na całej trasie, co jest rzeczą bardzo dobrą. Dobra, kolejne informacje. Warszawa, Hyundai przytomdowo dzisiaj w przejeździe. Zapraszamy. I może niedługo będą trochę lepsze jeszcze bardziej na temat informacji, trochę wcześniej niż zazwyczaj. Ale to jeszcze pracuję nad pewnymi rzeczami, nowościami na kanale, więc zobaczycie, może niedługo coś się jeszcze zmieni. No i na koniec sondaże. Mniejsza z tym, czy metro powinno częściej robić dni otwarte na budowach stacji metra? No i tak, na 381 głosów 69% z Was stwierdziło już tak, a 19% iż nie. 12% nie miało zdania. Ja się zgadzam z tą częścią osób nie, że nie powinno być zbyt często, ponieważ wtedy utrudnia to pracę i to nie jest bardzo zrywki, jak ktoś napisał w komentarzach. Ale też chciałbym, żeby były częściej, jak teraz była pandemia, to uniemożliwiała to i faktycznie mniej więcej co roku były dni otwarte organizowane na stacjach metra. I miejmy nadzieję, że jeśli będzie dalej budowane metro na Karolin w końcu, to te dni otwarte będą robione co roku, aby mieszkańcy mogli zobaczyć, że najdroższa inwestycja w Warszawie faktycznie idzie całkiem nieźle do przodu. Bo pamiętajcie, metro jest o wiele droższe niż nawet przebudowa Warszawy Zachodniej. No i drugi sondaż, który zrobiłem niedawno, to jest, czy metro do Karolin z STP powinno powstać jak najszybciej. I tu dobra nowina, 78% ankietowanych stwierdziło, iż tak, 13% iż nie, 9% iż nie wie, na 380 głosów. I ja się zgadzam, powinno powstać jak najszybciej. No i tym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie Mniejsza z tym. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli nie chcecie przegapić kolejnych materiałów, filmów z Parady Hyundai'a, czy z Dnia Otwartego w metra, jeśli nie mogliście być na stacjach, zapraszam do kliknięcia subskrybuj i tego dziwnego dzwoneczka, bo będzie trochę tych filmów i za tydzień ponownie widzimy się na Zachodniej. No i co dużo nie mówić, możecie mnie też wspierać, tak jak osoby tutaj wspierają. Bardzo im serdecznie dziękuję. No i do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. Teraz filmy, nie wiem czy zauważyliście, pojawiają się prawie codziennie. To się zmieni najprawdopodobniej z początkiem października, ponieważ ja będę szedł na studia i mniej czasu oczywiście będę mieć na kanał na YouTubie. Ale co ważne, to na razie chcę wykorzystać ten czas jak najbardziej i jak najwięcej, abyście mieli jak najwięcej materiałów, póki mam dla Was czas. I mogę to jakoś w łatwy sposób robić. Także do zobaczenia już niedługo w kolejnych materiałach na moim kanale. I co? Jakie dzisiaj były easter eggi w ekranie? Cześć!